Jestem Kalio, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. 18,5 g pewnego alkoholu monohydroksylowego przereagowało całkowicie z 5,75 g sodu. Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną tego alkoholu. No tutaj totalnie nie wiemy, o jaki wzór alkoholu monohydroksylowego chodzi, zatem będziemy się posiłkować wzorem ogólnym. No to zapisujemy sobie. On nam tutaj reaguje z sodem. Sód wypiera wodór z alkoholu. I ten wyparty wodór tutaj nie jest w takiej postaci, tylko w postaci cząsteczkowej. Dlatego dajemy tutaj dwójeczkę. Zatem przedtem musimy dać duży współczynnik stechiometryczny, aby mieć tutaj te dwa wodory. Ale tym samym zwiększamy cały początek. To tutaj dajemy dwójeczkę, a tym samym zwiększamy ilość sodu i dajemy dwa. Wpisujemy wartości z treści zadania. I nie mamy kompletnie z czym zrobić tutaj proporcji. Dlatego będziemy się posiłkować masą. Obojętne, czy to będzie masa atomowa, czy to będzie masa molowa, ponieważ nie napiszemy sobie tutaj jednostek. Dlaczego? Bo mamy tutaj niewiadome i powstałby nam taki miszmasz. Tylko czy to duża, czy mała n-ka tutaj będzie, nie ma to kompletnie wpływu na zadanie. Przechodzimy sobie do układu okresowego pierwiastków chemicznych. Widzimy, że masa atomowa węgla to 12 unitów, czy też jak piszecie tu jak ja, masę molową, gramów na mol. Ale my zapisujemy tylko tą dwunastkę i to jest 12 razy ilość tego węgla. Tyle. Następnie widzimy, że przy wodorze mamy jedynkę, a wszystko razy jedna to to samo. No to przepisujemy. A grupa OH to są wartości stałe. Czyli tlen to 16, wodór to 1. Dodajemy n-ki ze sobą, liczby ze sobą. A masa Na, też zapiszmy sobie bez jednostki, to 23. Możemy tutaj tworzyć teraz proporcje, że z 18,5 g alkoholu i ten alkohol nam tutaj przereagował całkowicie z 5,75 g sodu. Zwróćcie uwagę, bo tu mamy masy molowe, a tu mamy 2 mole. Musimy to uwzględnić w zadaniu, że mamy 2 mole tego alkoholu. I mamy tutaj 2 razy 23. Ok. No to teraz przygotujmy sobie tutaj dół. Mamy 28N, 36, a tutaj mamy 46. OK, no to tutaj będziemy mieć już w takim szybszym skrócie. Hop. Jak wiemy, że N to 4, to do wzoru głównego będziemy mieć C4. H, 2 razy 4 dodać 1 to jest 9. OH. I nazwa to oczywiście butanol. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.